realizujemy jako Samorząd Województwa Świętokrzyskiego projekt zatytułowany 28. Innowacja, edukacja, zarządzanie. 28 dlatego, że to jest projekt z Chorwacją, a w momencie, kiedy Samorząd Województwa składał wniosek aplikacyjny o przyznanie funduszy, to właśnie Chorwacja wchodziła do Unii Europejskiej jako 28 kraj członkowski. Dzisiejsze spotkanie jest takim spotkaniem, które ma przygotować od strony kulturowej grupę uczestniczącą w projekcie przed wizytą na Chorwacji. Zaprosiliśmy 5 Chorwatów, którzy pracują w Kielcach. Pracują w dosyć specyficznej firmie, ponieważ jest to mistrz Polski, Vive Targi Kielce. The Croatian people are open mind. I think as being Mediterranean. Chorwaci są bardzo otwarci. Jako kraj śródziemnomorski mamy duży temperament, podobnie jak Włosi, Hiszpanie czy Grecy. Temperament like Italian. Oczywiście oprócz klimatu, który jest odmienny, to pozostałe rzeczy są, jeśli nie takie same, to bardzo podobne. Podobne są zwyczaje, podobne są rozrywki, którym się oddajemy, sposób, w jaki się ubieramy, to, co lubimy. Więc myślę, że może nam, uczestnikom naszego projektu, będzie o tyle wygodniej, zręczniej, bezpieczniej. Croatia is a smaller country. Obydwa nasze kraje są bardzo katolickie. Różnicą jest to, że Chorwacja to małe państwo, które zyskało niepodległość niewiele ponad 20 lat temu. Nasz patriotyzm jest dla nas bardzo ważny i lubimy to okazywać. To, co mnie tutaj rzeczywiście zaskoczyło i co jeden z panów naszych gości powiedział, że to jest malutki kraj, w którym każdy sukces celebruje się o wiele mocniej niż pewnie w Polsce. I coś w tym rzeczywiście jest. Będziemy podpatrywali ich ciekawe praktyki edukacyjne w szkołach wszystkich szczebli, a więc podstawówka, licea, szkoły wyższe, ale także będziemy starali się podpatrzeć, jakie kompetencje społeczne zdobywają u nich dzieci, młodzież. Ciekawe praktyki chcemy przenieść tutaj do regionu świętokrzyskiego. Będziemy się tym dzielić już po przyjeździe z wizyty. I dodatkowo chcielibyśmy nawiązać kontakty z instytucjami kultury, żeby ta współpraca między Wielką Goricą, między Chorwacją, Polską, Samorządem Województwa Świętokrzyskiego rozwijała się.